No, witam bardzo serdecznie, kochani. Postanowiłem dzisiaj nagrać trzeci już odcineczek z serii Z sąsiadu z piekła rodem i będziemy większość naszych gameplayów raczej prowadzić w stylu takim spokojnym, wyluzowanym, żebyśmy za dużo chaosu tutaj nie wprowadzali. Jakby co to serdecznie pamiętajcie, zapraszam cały czas na transmisje na żywo, które odbywają się najczęściej w godzinach popołudniowych z gier fabularnych i porannych godzinach z gier MMO. Czasami jakieś gry strategiczne również się trafią. Ostatnio zrozumiałem, że w tym internecie dzieje się coraz gorzej. Zresztą jak obserwujecie YouTube'a polskiego, to wiecie, o co chodzi. Zbyt dużo tego chaosu nachodzi mi na głowę, więc postanowiłem się troszeczkę wyluzować i już na spokojnie tutaj poprowadzić sobie naturalnie gameplaye z czystej przyjemności, tak jak to robiliśmy dotychczas. Niektóre gry będziemy właśnie prowadzić w klasycznych gameplayach, głównie dlatego, że kurczę, no nie mam już powolutku coraz bardziej czasu. Córka mi dorasta i jak będzie coraz starsza, to już będzie coraz mniej czasu nawet na jakiekolwiek transmisje. Więc zacznijmy tutaj. Postanowiłem, że chyba dzisiaj będziemy robić dom. Postaramy się przejść cały dom. Jeśli mi się uda na raz, to potem sobie zrobimy wycieczkę na raz i potem zrobimy jeszcze statek. Może się uda w trzech odcinkach jakoś takich 50-minutowych, godzinnych zmieścić naszą przygodę. Głównie dlatego, że skończyliśmy już cztery podstawowe poziomy w dwóch odcinkach, więc możemy lecieć dalej strzałem w okienko. Niestety kamerki nie miałem gdzie za bardzo ustawić, więc nasza kamerka będzie zasłaniała sąsiada i będzie zasłaniała cały czas to, czego on teraz w danym momencie potrzebuje. Będzie widać tylko jedynie gwizdek, który mam nadzieję, że będzie gwizdał cały czas. Sąsiad jest zagorzałym fanem piłki nożnej. Nie znosi jedynie, gdy dzieci z podwórka trafiają piłką w jego kuchenne okno. A przecież dzień zapowiadał się tak pięknie. Sąsiad siedział przy pianinie od czasu do czasu, rozkoszując się słodkim zapachem kwiatów, a ta sielanka trwałaby pewnie nadal, gdyby nie wszędobylski Woody. Zaczynamy. Dobra, standardowo możemy sobie zaobserwować, co sąsiad potrzebuje. Ja już widzę, że tutaj potrzebujemy kuli do kręgli. I teraz tak, schowamy się do szafy i sobie zaobserwujemy, co się tutaj dzieje. Sąsiad idzie oddać piłkę dzieciakom. Tu jest jakiś numer telefonu potrzebny do tego telefonu stacjonarnego. Tylko nie wiem, po co tu się dzwoni. Chyba tylko, żeby jakiś żart zrobić. I jest toaleta, czyli sąsiad schodzi na dół, żeby powąchać kwiatka. Tak. Piłka, kwiatek i prawdopodobnie znowu gra na pianinie. Rozumiem. Czyli mamy dość mało czasu. Do toalety chyba nie chodzi na razie. Tak mi się przynajmniej wydaje, że nie potrzebuje. Więc jak tylko wyjdzie, od razu wkraczamy. Idziemy do łazienki po niezbędne elementy, czyli papier, mydełko do poślizgnięcia. Tutaj pewnie coś jeszcze będzie. O, nie ma nic, dziwo, dobra. Mamy tylko chwilkę, aż dzieciaki znów rzucą mu piłkę. Sąsiad tutaj już nie wraca, więc weźmy sobie telefon stacjonarny. Nie mamy jeszcze sfałszowanych nut, żeby mu zepsuć. Na razie nie wiem, jak to zrobić. Zobaczymy, co jest w lodówce. Szuflady nie zerknąłem, okej, okay, pamiętam. Spokojnie. Nie możemy zepsuć tego schematu. Telefon. Aha, dobra, musimy telefon nastawić na ten numer. Wtedy zadzwoni ten telefon stacjonarny. Dobra, to jestem, kochani, ogólnie gotowym, żeby rozpocząć kawałem. Najpierw toaletka. Teraz, kochani, zepsujemy mu przyjemność gry na fortepianie. Przepraszam, pianinie chyba. Jajko do mikrofali. Mydełko na podłogę. Kula do kręgli jest nieaktywna. Czyli pomalujemy obraz jego matki.
zasmrodzimy sobie. O! Dobra, jeden kawał mamy z głowy. Teraz musimy zrobić dwa kawały. Dzwonimy na telefon. O nie. Dobra, czekajcie, zaraz wrócimy do tego momentu. Dobra, kochani, wróciliśmy do tego samego momentu. Po prostu nie wiedziałem wcześniej, że ten telefon tak długo będzie dzwonił. Tego nie przewidziałem kompletnie w żadnym stopniu. Teraz powinno się wszystko, kochani, zgadzać bezproblemowo. Czyli mamusia, toaleta, kwiatek. A zróbmy wyjątkowo mydło w tym miejscu, bo no, teoretycznie się da. Chociaż dobra, w tym wypadku się nie da. Znowu zrobimy dowcip. Zobaczmy, co się stanie. Jedna z przygotowanych przy ciebie pułapek zaraz się uruchomi. Zrób sobie przerwę i ciesz się pokazem. To moglibyśmy zrobić, tylko nie zawsze te samouczki są dobre, te pokazy, bo bardzo przeszkadzają nam wykonywaniu sztuczki, która jest bardzo istotna na czas. A zróbmy już dowcip od razu z telefonem. Drugi zrobiony. I teraz tylko czekamy na kulę. Trzeci. Czwarty kombo. Jezus. Nie dość, jak kibelek zapchany, to jeszcze tam się wyżygał. Okej. No i w tym czasie, kiedy on naprawia ten kibel, ja powinienem już wykonywać inny kawał. Więc to śledzenie psikusów nie do końca jest dobrym pomysłem. Dobra, co teraz? Co teraz? Co teraz? Co teraz? Co teraz? Czekamy, aż zagra na pianinie i poczekamy, aż przyjdzie ta... Dobra, pierwszy dowcip. To już wiem, co zrobiłem, kochani, nie tak. Ja muszę zadzwonić na telefon tylko wtedy, kiedy spadnie kula, bo nie będziemy mieć czasu, żeby ją przerobić. Tak, zdecydowanie. Dobra, teraz. Dobra, i on poleciał po telefon, całe szczęście. O Jezu, jak dobrze. To już nie będzie zaliczone na kawał. Ale powinno być w porządku. Czy on pójdzie dołem? Tak, on pójdzie teraz dołem. No i w tym momencie możemy już śledzić naszego sąsiada. Do samego końca naszych zdarzeń. Bardzo dobrze. No, prawie gwiznęło, prawie. Chyba raczej nie będziemy iść po te gwizdnięcia, po prostu będziemy wykonywać wszystkie możliwe dowcipy. Tak zostanie. Czasami mu współczuję tego kręgosłupa, bo boli mnie tak samo. On to zrzucił na dzieci! To te dzieci chyba już nie żyją. O nie! Nasz sąsiad poszedł po kwiatka. Ominął mikrofalówkę. Ajajaj. Dobra, czyli kolejnego gwizdnięcia nie będziemy. No tak, nie zawsze do końca ogarnę ten schemat. Ale i tak odnieśliśmy sukces, kochani. I tak odnieśliśmy sukces. Ostatnim żartem i z jajeczką. Myślę, że jest w porządku. Oby tak szły kolejne zadania. No. A, już piłka nie przyleciała. Dlaczego? Lepiej nie wiedzieć. Bardzo ładnie, kochani. Jest 8 żartów, porządku.
kolejny szarlotka. Mmm, pycha szarlotka, myśli sobie sąsiad, wkładając kolejny kawałek do kuchenki. Palce lizać, nie wolno jednak zapominać o higienie. Od czasu do czasu trzeba się wybrać do łazienki, a Woody już czai się w kącie. Ulala, czyli będzie łazienka aktywna tutaj. Dobra. Sąsiad bierze szarlotkę. My mamy klej i mazak. Dowcipy z płynami to będzie trzeba wykonać. Tu już widać od razu, co jest nie tak. Sąsiad prawdopodobnie szarlotkę wcina na miejscu w kuchni. Czyli on chodzi tylko i wyłącznie czytać książkę, tak? Przepraszam, kąpać się i jeść starą szarlotkę. Dziwny ma dzień ten sąsiad. Cały dzień wcinać szarlotkę i myć się. Niezbyt ekscytujące zadanie. Dobra, zobaczymy, co mamy w lodówce. Jajko, to nie jest zbyt dużo. Co nasz sąsiad zrobi tutaj? Goli się, okej. I antyperspirant, tak? Dobra. Dezodorancik. I to wszystko, i znowu idzie po szarlotkę. No jeszcze jak na złość idzie dłuższą drogą. W porządku. Damy radę. Co? Musimy się pośpieszyć. Papier, mydełko oraz coś, co nam się przyda bardzo tutaj do jego żartu. Dobra, mamy tutaj środek na porost włosów oraz pianka do golenia. Pianka do golenia będzie prawdopodobnie jako bita śmietana. Środek na porost włosów będzie jednym z tych. Ale super glue nie wiem, gdzie użyć super glue. Prawdopodobnie do płynu do golenia. Tak, bo on się odkaża po goleniu. Czyli jego ręka się przyklei do ciała. W porządku. Dzisiaj robimy standardowo dowcipem. Jedyne, co mnie martwi, to to, że on po zjedzeniu szarlotki będzie biegł bardzo szybko do łazienki. Prawdopodobnie będzie bardzo szybko biegł do łazienki, żeby się zżygać. Więc będziemy musieli zrobić się pędem. Zapomniałem o mikrofalówce. Mój błąd. Znowu, kochani, błąd z jajkiem. Powiem wam, że to jest jajowate. Jeśli chcecie się ze mnie śmiać, to możecie napisać w komentarzu jajko. Wtedy będę wiedział, że jesteście świadomi mojej głupoty. Co ja teraz zrobię z tym jajkiem? No, tragedia, no będziemy czekać. Trudno. Będziemy stratni. No i w tym momencie byłoby bum bum. Jezu, to się długo robi. Jeszcze szarlotkę zjeść z mikrofalówki, o kiedy. Dobra, na szczęście chyba nie biegnie. Chyba raczej nie biegnie do łazienki. O, no i okej. Nie było zbytnio trujące. No i cóż, jajko niespodzianka. I nasza przygoda w tej misji dobiegła końca. Możemy śmiało czekać i obserwować. Jeśli macie jakąś fajną grę, która, kochani, nadawałaby się na kanał, żebym zagrał sobie, bo wiecie, że ja odkrywam świat gier i chciałbym tych gier przejść jak najwięcej. Jeśli macie jakąś fajną, przyjemną, krótką minigiereczkę, ewentualnie jakąś singleplayerową, która nie nadaje się na streama, na przykład, bo jest bardzo dużo czytania, jak u naszego przyjaciela gralni Neverwinter, to serdecznie możecie polecać je w komentarzach i być może uda mi się je kupić. Jeśli będą dość stare, to możemy je sobie kupić na przykład na Gogu i dostosować do naszego komputera. A jeśli komuś spodobały się moje streamki, transmisje, bo są dość chillowe i miło wam się słucha w tle, to jak najbardziej serdecznie dziękuję.
Jakbyście pytali, dlaczego w czapce i tak dalej to streamuję, to dlatego, że już to taki mój styl. Czuję się dość komfortowo w tym. Nie muszę się za bardzo martwić o fryzurę. Kwestia tylko jakąś brudkę jeszcze zapuścić. Bo miałem chrzciny dziecka i musiałem się znów golić. Dobra, mamy, kochani, 7 dowcipów. Wynik jest pewnie tragiczny. Prawdopodobnie każdy z was miałby lepszy. Pierwsza część domu jest załatwiona. Minęło nam 15 minut nagrania, więc ogólnie tragedii nie ma. Zostały nam jeszcze... kurde, 6, 9, 9 zadań! No, zobaczymy, może udamy się nam to uporać mniej więcej w godzinkę. Myślę, że takie nagrania, 40-50 godzinne nagrania, to są dość przyjemne. Zwłaszcza, że nie musicie się paprać w kolejne 20 innych odcinków. Sztuka dla mamuśki, proszę bardzo. Dzień matki! Z tej okazji, jakby któraś z waszych mam miała urodziny, to oczywiście wszystkiego dobrego. Z tej okazji mamin synkowi, przepraszam, mamin synkowaty sąsiad przygotował dla mamuśki specjalny prezent. Z pewnością spodoba jej się podobizna synalka. A może jakiś obraz? Albo olbrzymia rzeźba? Ręcznie robiona waza? Tak czy inaczej, sąsiad strasznie dużo robi zamieszania. To zaś nie podoba się Udiemu, który jest sąsiadem obok i pewnie nie lubi tego cholernego hałasu. O Boże, faktycznie tam jest niezły hałas. Co tu się w ogóle dzieje w tym domu? Zobaczcie. Tu jest glinianka. O, tutaj prawdopodobnie są pineski. Stąd się jeszcze bierze pineski. Mamy klucz, który służy do naprawy ciężkich urządzeń mechanicznych. I pineski, które są dość ostre. Na sąsiad prawdopodobnie do łazienki nie chodzi, bo tu widzę, że jest pusta. Czyli możemy coś sobie z niej wyciągnąć. Mamy nożyczki. I oto plamiacz. O, mamy wyższe piętro teraz, zobaczcie. Na sąsiad tutaj widzę, że coś maluje. Tego ptaka chyba. Pod łóżkiem możemy się schować. I robi jeszcze zdjęcia. Dobra, czyli tak, zrobił garnek, wykonał jakąś rzeźbę. Teraz idzie namalować obraz. Tak, tak. Piękne malowidło, po prostu przepiękne. Idzie na końcu zrobić sobie zdjęcie. Samowyzwalacza. Dobra, czyli to moja kolej. Moja kolejna dowcipem. Musimy wymyślić skądś dodatkowe źródła. Sytuacja jest poważna. Albo zwiejesz, albo cię złapią. Dlaczego? A dobra, 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 dobra. Papuga i prawdopodobnie pies są tutaj tak jakby alarmem. Sąsiad tutaj wróci? Nie, sąsiad tutaj nie wraca, dobra. Dobra, skórka od banana. Działa chyba tak samo jak mydło. Czyli na sąsiad się po prostu poślizgnie. Tutaj jajka chyba nie ma. Tu nie ma dowcipu z jajkiem. Musimy poczekać, aż papuga pójdzie spać. Dobra, nie zdążę tam pójść na górę, nie ma opcji. Musimy zrobić kółeczko. Jeszcze raz. Czy zajrzałem w ogóle do szuflady tutaj? Tak, zajrzałem. Czyli obrazu matki nie malujemy, sąsiada w ogóle na dole nie ma. Dobra, teren wyrównany. Idziemy na górę. Dobra, kupiliśmy sobie trochę czasu. Co to jest to? Magnes. Magnes wykorzystywany był kiedyś w lampach błyskowych. O, proszę bardzo. Czyli magnes prawdopodobnie tutaj eksploduje. Zaczniemy dowcipy chyba od samej góry. Czuję, że chyba raczej tak zrobimy. Zaczniemy żarty od samego piętra. Pójdziemy na parter. W ogóle nie wiedziałem, że ten dom sąsiada jest taki duży.
przeogromnym. Nie, nie mógł tak mieszkać w takim wielkim. Ja myślę, że on tak wielki pokój ma tylko 3 meble. Naszego Woody'ego w ogóle nie widać pod tym łóżkiem. Dobra, pierwszy kawał tutaj. Drugi kawał tutaj. Odplamiacz. Nożyczki. Dobra, naszego ptaka nie ma. Czekajcie, 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 czekajcie. Szybko, 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 szybko. Czy mogę mu bona nadać na podłogę? Cholera, nie mogę. Dobra. Tak on się wkurzy, jak zobaczy, że mu rozpuściłem obraz. To przetrzymam go troszeczkę tutaj na górze. Dwa dowcipam im. Tak jest, jeden dowcip. Drugi dowcip. Dobra, rozkręciłem mu kółeczka. Tu damy pineski. Tu damy pas. I to chyba koniec. Tak mi się zdaje, że to chyba koniec. Zawsze mogę trochę powiększyć ten ekran, żebyście widzieli zawsze, co się dzieje z sąsiadem. Ale nie wiem, czy to będzie zbytnio widoczne na ekranie. Dobra, zostały 3 dowcipy. No to jest, udało nam się. To mamy wszystko. Na razie jest w porządku. No, dupa sąsiada zakuje. Oła! Myśmy połączyli silnik z krzesłem. Przepraszam, ze stołem. Podkręciliśmy troszeczkę. Jakie to głupie. Szkoda, że te animacje są tak niedokładnie zrobione. Mimo wszystko tak fajnie to wygląda. No i ostatni dowcip, najważniejszy. O, biedna mamusia. Ale nie powiem, koleś miał talent. Dobra, mamy to. Tutaj raczej będziemy co mieć? Słoneczny poranek. Jaki piękny dzień, aż prosić o chwilę lenistwa na świeżym powietrzu. Sąsiad myje zęby i czym prędzej rozkłada leżek na balkonie. W taki upał jego ukochana roślinka musi mieć często podlewaną ziemię, tak? To coś daje Woody'emu wiele okazji, by doprowadzić sąsiada do szału. Tu jest jakaś specjalna roślinka. Pije kawę, myje zęby. Dobra, czyli wszystko jasne. Sąsiad idzie mieć zęby. Czyli jest tutaj. Szybko idziemy do szafy. Bardzo ładnie. Teraz tak, sąsiad pije kawę. Idzie na górę. Położyć się na leżaku. Tu jest ul. Aha, tu nie ma żadnej roślinki. A tu chyba jest roślinka. A, rozumiem. Sąsiad tutaj będzie podlewał roślinkę i podlewał siebie płynem przeciwsłonecznym. Czyli musimy zrobić 2 dowcipy. Co to w ogóle jest? Ta szczotka pewnie będzie służyła do zębów, coś czuję. O, tu jest kluczyk. O kurczę, nie mamy kluczyka do skrzynki. Będziemy musieli poszukać. Tu jest tylko 6 dowcipów. Raz, 2, 3, 4, 5. 6. dowcip to musi być prawdopodobnie brudna toaleta albo jakieś mydło. Albo jajko. O, 6. dowcipem są pszczoły, kochani. Okej. Tak, 6. dowcipem są pszczoły.
Mamy miód. Idziemy na górę. Całej drogi nie musimy przejść po cichu, bo ta papuga i tak się nie obudzi zbyt szybko. Dobra, jest klucz do apteczki. Sąsiad tu idzie. Prawie go nie zauważyłem. Skubany jak się kręci, no. Hop, 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 hop. Dobra, stąd możemy chyba uciekać. O, chociaż nie, to jest to. Torba z ziemią. Ziemia do roślin doniczkowych jest tak drobna, że można ją pomylić ze zmieloną kawą. A, no i dziękuję bardzo za informację. Nie ma to jak zrobić sobie parzoną ziemię. Bardzo dobra informacja. Pójdźmy powolutku, żeby nie zepsuł nam się schemat. Bardzo ładnie. Nam pukawie chyba idzie umyć zęby, prawda? Nie, on idzie na leżach się położyć po kapuśce. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Co ja dostałem? Chwastobójczy środek, który trzyma się w łazience. Nie spytam dlaczego. Dobra, ale zaczynamy do wcipy. Pasta do zębów. Tutaj banan. Bo wiem, że jak umyję, jak wypiję paskudną kawę, to prawdopodobnie... poleci do łazienki. Oj! Już prawie na styk. Wcale nie widział, że ktoś zamknął tą szafę. On tą doniczkę z góry. Nie! Jak ja to zrobiłem, to nie mam pojęcia, nawet nie pytajcie, nie chcę wiedzieć. Nie chcę wiedzieć, co ja zrobiłem i jak ja to przetrwałem, że gra tego nie zapała. Aż mi się ciepło zrobiło. Już nie potrzebuję kawy. Dobra, on teraz idzie po kabusie. Albo po kawie będzie chciał szybciej umyć zęby, to też możliwe. Dobra, wchodzimy. Dobra, kupmy trochę czasu. Żebym tego dowcipu jeszcze nie robił. Wtedy kupimy sobie trochę więcej czasu. Po pierwsze leżak. Po pierwsze parasolka. Po pierwsze to, chwastobójczy płyn. Oraz miód do olejku. Dobra, mamy kochani wszystko. Udało nam się, za pierwszym razem. Jestem zadowolony. A, możemy oglądać nasz sukces. Dlaczego, skoro on idzie umyć zęby, to dlaczego trzyma się za dupę? Dawaj, dawaj, sąsiad. Taką szatką do butów myślę, że dobrze umyje zęby. Co? Wyszorowane były. Nie rozumiem. Dobra, sąsiad, leć dalej, leć dalej, leć dalej. No. A nie, on wraca po kawę znowu, żeby się napić. Ja no, dopiero uświnił sobie usta kawą z ziemią, teraz będzie robić drugą kawę, żeby znowu uświnić swoją gemę. No sąsiad, ty jesteś niemożliwym. To dawaj, 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 lecimy, lecimy. Ile można czekać? Oj, sąsiad nawet nie wie, co cię tam czeka. Trochę będziemy musieli poczekać, aż on to wszystko, wiecie, roznosi. Szpileczki, parasoleczka, wszystko jest. Dobrze. Teraz chyba będzie olejek do smarowania. (Grywa)
Och, najgorszy dowcip. Idziemy zabić jego biedną roślinkę, nie? Jego biedną, ostateczną roślinkę. Ktoś czuje, że ją tak wymęczymy, że ten sąsiad ją wyrzuci do śmieci. Proszę. Udało się. Następne. Sześć, cztery. Czas. Okej. Myślę, że jest okej. Prosiaczek. Sąsiad znalazł sobie nietypowe zwierzątko domowe. Małego prosiaczka. Ojo, on go zamorduje. Trzyma go w klatce na korytarzu i regularnie przynosi mu jedzonko. Jego papuga Chili też ma niezły apetyt i opycha się podkami kukurydzianymi. Po takim wysiłku sąsiad zachowuje chyba na drzemkę. Czekajcie, sąsiad będzie szedł spać. Sąsiad chodzi spać. O ja, to jest niedobry znak, bo będziemy musieli mu robić kawały podczas snu. Ups. To może kawały z łóżkiem zostawimy na sam koniec. Chyba tak. Nie ma nic? Ma tylko pineski? Słabo trochę. Słabo, ja nie mam nic. A on jeszcze wiesza kluczyk do świnki, o kurde. Dobra, znowu skórka. Pośpieszmy się, bo on idzie po mleko. Pikantny sos. To nie jest sos, tylko napalm. Dobra, rozumiem. Sąsiad tutaj, ja podwędzę sobie płatek kukurydziany. Co to jest za H2O, bo nie mam pojęcia. Nitrogliceryna, jedno wstrząśnięcie i będzie boom. Czyli do butelki z mlekiem, okej. Tutaj nie za bardzo wiem, co mam robić teraz. Kaktusa chyba wezmę, bo się świeci rączka. Kaktus, trzeba uważać, jest strasznie kłujący. To prawdopodobnie będziemy musieli położyć na budzik. Ty, ale się chowam tutaj, mam nadzieję, że tu sąsiad nie przyjdzie. Bo widzę, że tu jakaś woda, bo mleko jest rozlane. I nie mogę wejść pod łóżko. Zresztą jak mam się schować pod łóżkiem, jak sąsiad na nim śpi, no proszę was. Co ja za głupoty gadam. Dobra, sąsiad odkłada kluczy, który ja potrzebuję. Teoretycznie moglibyśmy zrobić tu te kawały, ale chyba nie zdążę. Chyba nie zdążę. Będziemy musieli poczekać całą tą kolejkę, a sąsiad przejdzie jeszcze raz po całym domu. Nie wiem, gdzie te pineski schować. Aha, chyba że na łóżko. No bo musimy poczekać, aż całą kolejkę obcyka jeszcze raz. Tak, dobra. Sąsiad bije w budzik, czyli przyda się kaktus. Pikantny sos to prawdopodobnie do tych zębów. Ciastko dać papudze. Dobra, tutaj są ciastka. Puszka płatków, tu trzeba wsadzić ciastka. Dobra, rozumiem. I tak, lecimy. Ineska. Kaktus. Jest słodko-kwaśny sos. Muszę zaczekać, aż szczęka sąsiada znajdzie się w tej szklance. Uj, niedobrze, bardzo niedobrze. A musimy poczekać. Czy mamy tylko chwilkę, żeby zrobić mu kawał? O, to jest najlepsze, że ja mam klucz od świnki. Teraz sąsiad ani razu tej świnki nie nakarmi. Świnka będzie głodna. A to zły sąsiad. Albo bym zabił taki fajny balkon.
Moje marzenie zawsze mieć balkon, nie? No cóż, kochani, musimy poczekać. Nic nie poradzimy na to. Gotowe. Nasz sąsiad szykuje się do pięknego snu i zaraz go zakuje tu tyłeczek. Hop. Bardzo ładnie. Dobra, sąsiad poszedł spać. My mamy chwilkę, żeby rozpocząć nasze działania. Pikantny sos z protezą szczęki wymieszamy oraz szybko stąd uciekamy. Idziemy do kuchni. Wkładamy ciasteczka tutaj. Będzie popyk. O, zabolało. Dobra, jest. Środek wybuchowy do butelki z mlekiem. Najlepiej banan. Dobra, wypaliło mu gębę. I ostatni dowcip, wypuścić świnkę. Nie mogę? Dlaczego? Dlaczego nie mogę? Co się stało? Czemu nie mogę? Dobra, mogę. Zobaczmy, czy moja postać się schowała. O, jeszcze świnka się zesrała. Dobra, mamy chyba wszystko. Przynajmniej mam taką nadzieję. Grunt o cierpliwość, kochani. Ten banan się przydał do kombo. Dobra. Będzie bum bum. Aha, ciastka są na końcu. Nie wiedziałem, że to zadziała jako dowcip. Po prostu się świnka zesrała. Co robią te ślady butów na ścianach, na podłodze, to nie mam żadnego pojęcia. Buteleczka zrobiła bum. No sąsiad, no. Dawaj to ciasteczko. Ciekawe, czy odzyskał kluczyk do tej klatki. Dobra, i to jest chyba ostatni dowcip. Tak jest. Możemy wyjść śmiało przed drzwi. I zobaczyć efekt. Nie bałem, ta gra śmieszyła, ale jakby moc. Ale na razie spoko. Z tego co mi się wydaje, to nawet tutaj gdzieś w górze powinniście mieć taką adnotację, gdzie tą grę można kupić tanią. Znalazłem dla was chyba tą grę za 10 zł, czy może nawet taniej. Czasami ceny rosną, zależnie od tego ile jest kupców. Od 5 do 20 zł można tą grę kupić właśnie, nie? Na Enebie. Wstawiłem wam linka w opis i chyba adnotacji tutaj, jeśli się nie mylę, na górze po prawej stronie powinien być wyświetlony napis kup za 15 zł. Albo kup grę powinno być napisane. To może dla samego siebie sobie pogracie, tak dla przyjemności, albo kupicie jakiemuś dziecku, albo młodszemu bratu, żeby sobie pograł na komputerze. Coś rozsądnego, a nie tylko te Minecrafty i inne baziewia. Moda na sport. Dawajcie, spróbujemy. Chyba mi się nie uda tego zrobić tak dość szybko. Więc spróbujmy zrobić jeszcze ten sport i ewentualnie następną misję. Chciałbym tak się zmieścić w 40, może 50 minutach. Moda na sport. Sąsiad postanowił zrobić coś ze swoim piwnym brzuchalem. Oczywiście w swoim stylu próbuje wszystkiego naraz. Od podnoszenia ciężarów, przez jogę, po skoki na trampolinie. Wszystko po to, by jak najszybciej stracić kilkanaście dziesiąt zbędnych kilogramów. Tyle, że Woody jest już w pobliżu i wielkie plany sąsiada znów stoją pod znakiem zapytania. Dobra. Oczywiście odcinek będzie zapowiedziany wcześniej, kochani. Dla osób wspierających będzie wcześniej.
i potem się uruchomi po prostu standardowo jako publiczny. A weźmy to z torby jeszcze coś. Mamy jakieś kulki do poślizgnięcia, pewnie też działa jako meble. Sąsiad tutaj ćwiczy jogę. Tutaj ma... On teraz idzie tutaj jogę ćwiczyć. Gdzie? A, na górę, oddać książkę. Jezu, tu jest rzeczy do zrobienia. Czekajcie, tutaj muszę wszystko zebrać. Na dole widzę dowcipy. Na górze idzie poskakać na skakance. Dobra, zróbmy tak. Pójdziemy na dół. Mamy chwilkę czasu, żeby coś zerknąć. Jakiś klucz francuski. A, jeszcze tu ma rower. Dobra, w porządku. Sprężynę to wiem, że to trampolinem. Pies jest w kuchni. Sam się coś tam wypił, jakiś blender. Tu mamy szufladę. Książka o węzłach. Ta książka opisuje 1001 węzłów żeglarskich. Czyli zamiast uprawiać jogę, to będzie uprawiał węzły. Idzie się wymyślić. Piła do metalu to prawdopodobnie będzie do rowerka. Sam się teraz ćwiczy. No, skubane podniósł, brawo. To już nic więcej nie jestem w stanie zrobić. To już jest koniec dowcipu. Mamy 3, 6, 9, 10 dowcipów. 3, 6, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dowcipów mam. Skakanka jest 9 dowcipem. Czegoś mi tu jeszcze brakło. A bo ja, kochani, nie byłem w tym. Nie byłem w kuchni. Tutaj powinien być jeszcze przewód, który poradzi prądem sąsiada z tej wody, jeśli się nie mylę. No dobra, sąsiad nie ćwiczy. On i tak będzie tą książkę musiał odnieść na miejsce. To jest pies, więc zrobimy to po cichutku. Czy jesteś w lodówce? Nie, ale jest w koszu, pewnie ten kabel. Tak, jest kabel. Dobra, mamy wszystko. Teraz od czego zacząć dowcipem? Jak sądzicie? Ja uważam, że zaczniemy tutaj od skakanki. Zejdziemy na dół. Podszlifujemy sobie troszeczkę mu ciężarki. Naprężymy linką to. Nie pamiętam, jak się nazywa to urządzenie. To jest elastyczny expander. Okej, kabelek, elektryczne mięśnie. I tutaj żarty zostały wykonane wszystkim. Nie wiem, co mu zrobić z tym blenderem. Chyba się nic nie da. Blenderem się chyba niestety nic nie da zrobić, jeśli chodzi o kawały. Tutaj chyba zepsujemy rower. Dobra, i teraz zaczynają się dowcipem. Tutaj położymy rolki. Chyba za późno te rolki położyłem, prawda? Dobra, mamy dowcipy. Dobra, mamy prąd. Joga. Oraz płatki. Wszystko? Dobra, kochani, piwnicę mamy z głowy. Nasz Woody czeka tutaj pod łóżkiem na efekty końcowe. Zobaczymy, czy mi się uda osiągnąć ten cel.
Jeśli nam się uda, kochani, to jednak to będzie ostatnia misja na dzisiaj. Więc bardzo serdecznie, kochani, dziękuję za każdą minutkę tutaj spędzoną na tym odcinku. Oczywiście większość z was proponuje, dla większości z was po prostu proponuje, jeśli chcecie mnie wspierać, po prostu puszczać te odcinki w tle, robić swoje 13 domowe. Ale jeśli się komuś spodobało, to ekstra. No to ja jestem wdzięczny, naprawdę. Dobra, kuleczki dla nagrody. Aj, mogę te rolki dać trochę niżej jeszcze. Dobra, mam jeszcze raz. 2, 3 dowcipy, a dowcipów jest 5. Zaczynam się martwić. 1, 2, 3, 4, 5. Dobra, jest 5 dowcipów, mamy wszystko. Jest okej. Nie sądziłem, że tak szybko mi to pójdzie. To jest chyba jedyna gra, którą bym tak speedrunował. Inne gry myślę, że będą bardzo, bardzo długo iść tutaj. Nie zwróciłem uwagi, co to były za kapsułki. Myślałem, że to są jakieś kapsułki do pralki musujące. A to były jakieś hemoroidy, te heromony. Dobra, zobaczymy, jak wyglądają tego węzły. Musi być inteligentny ten sąsiad, skoro się nie zorientował. No, sąsiad, masz przerąbane. Sąsiad. A jeszcze rower jest, no tak. Albo resztki rowera. Pa, sąsiad! Pozbyłem się gnojka. Aż się dzieci ucieszyły. Oj, sąsiad, nie jesteś lubiany dzisiaj. Udało się, kochani, pięknie. Następna misja w następnym odcinku będzie rozpoczynana już od wielkiego prania, czyli uruchomimy te dwie praleczki i tu widzę już kałużę wody, więc znów będziemy powtarzać ten sam dowcip. Ja póki co się z wami żegnam, kochani, czapeczki z głów, życzę wam wszystkiego dobrego i, kochani, do zobaczenia.